Tak było w styczniu 2012 roku. Na byłym terenie zakładów mięsnych przy ulicy Chełmińskiej rozpoczęły się prace mające na celu uprzątnięcie działki. Działanie podzielone było na kilka etapów, z których zakończenie pierwszego przewidywane było na koniec lutego 2012 roku. Teren dłuższy czas straszył i nadal straszy widokiem gruzowiska w centrum miasta. Mimo ciągłych zapewnień wiele razy przekładano w czasie uprzątnięcie terenu, który stał się nawet w wyborach samorządowych miejscem demonstracji politycznej, kiedy to umieszczono na jego terenie baner informacyjny, który wskazywał na zaniedbania władz miasta związane z bałaganem na tej działce. Do dnia dzisiejszego od stycznia 2012 roku niewiele się zmieniło. Na 23 sesji Rady Miejskiej Grudziądza temat ten poruszył ponownie zniecierpliwiony zaniedbaniami inwestora Krzysztof Kosiński. Próbowaliśmy również uzyskać komentarz w tej sprawie od rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ale skierowano nas bezpośrednio do inwestora. Ponieważ jednak Urząd Miasta będzie musiał się wypowiedzieć w odpowiedzi na zapytanie radnego Krzysztofa Kosińskiego, więc zapewne ta odpowiedź trafi również do nas. Do dnia dzisiejszego w samym centrum miasta, tuż przy Galerii Alfa, mamy wielkie gruzowisko. Olbrzymi teren, który powinien być sensownie wykorzystany, na którym powinny znajdować się jakieś obiekty, no niestety straszy dzisiaj i zastanawia wszystkich przyjezdnych, co tu się dzieje w tym miejscu, w tym mieście. Wydaje mi się, że wynika to z pewnej nieporadności władz wykonawczych, która jak gdyby zaniechała negocjacje z właścicielem terenu, jak gdyby sama też nie ma pomysłu na to, co zrobić w tym miejscu. Nie chce nawet podpowiedzieć właścicielowi terenu, w jakim zakresie wykorzystać ten teren. Oczywiście mankamentem wielkim jest też to, że nie mamy dla tego miasta Grudziądza jakiegoś planu, jakiejś wizji samego centrum, bo sama bytność galerii, supermarketów i tak dalej nie rozwiązuje nam zagospodarowania tych najbardziej atrakcyjniejszych gruntów. Myślimy też tutaj o gruncie poszpitalnym, który niebawem będzie przeznaczony do sprzedaży. Jest w tym roku ujęty dochód właśnie ze sprzedaży tego gruntu. To jeżeli tylko zostanie sprzedany, bo sprzedany, no to za mało, bo jak gdyby nie pociągnie to ze sobą żadnej konkretnej inwestycji, a będzie to tylko znowu lokatą kapitału i będzie czekało na tak zwane lepsze czasy. A tak jak mówię, życie nasze upływa, czas mija. Nasza działalność w Radzie Miejskiej się skończy i będziemy świadkami dalej tych wielkich nieużytków w samym centrum miasta. Ja zadam jeszcze tu może precyzyjnie pytanie, bo słowa prezydenta Roberta Malinowskiego zakładały, może nie zacytuję to dosłownie, ale w zeszłym roku w listopadzie miał się zakończyć pierwszy etap rozbiórki. Natomiast przez większą część roku nic się nie dzieje. Ja myślę, że to jest też pewna nieporadność, bo miasto ma pewne środki przymusu, no nie powiem delikatnie szantażu, nawet urzędowego, który może zastosować i może zmobilizować właściciela terenu. Orientuje się pan, jak umowa przewidywała? Może jest pan w szczegóły tutaj, że tak powiem, zaznajomiony? Znaczy nie znam treści umowy, natomiast wiem, że plany zagospodarowania przestrzennego, które można podejmować w dowolnym zakresie, mogą bardzo szybko zmobilizować właściciela terenu do przyspieszenia w zakresie inwestycji. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo znaczące są prowadzone długofalowe negocjacje, prowadzone też, prawda, rozmowy na temat pewnych ulg, które może pozyskać właściciel terenu, jeżeli zainwestuje własne środki właśnie w tym miejscu. Na zakończenie zachęcamy do zapoznania się z materiałem z 2012 roku, w którym obszernie można zapoznać się z wypowiedziami ze stycznia 2012. Na byłym terenie zakładów mięsnych w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej trwają prace mające na celu uprzątnięcie działki. Pracę zlecił właściciel terenu. Porządkowanie podzielono na kilka etapów, z których zakończenie pierwszego przewidywane jest na koniec lutego. Pierwsze prace rozbiórkowe i porządkowe rozpoczęły się już w tym tygodniu i potrwają według informacji aż do końca 2012 roku. Teren dłuższy czas już straszył widokiem gruzowiska w centrum miasta. Mimo ciągłych zapewnień wiele razy przekładano w czasie uprzątnięcie tego terenu. Stał się on nawet w wyborach samorządowych miejscem demonstracji politycznej, kiedy umieszczono na jego terenie baner informacyjny, który wskazywał na zaniedbanie władz miasta związane z bałaganem w tej dzielnicy. Jak mówi prezydent Malinowski, to bardzo dobra wiadomość, a także dowód na to, że nabywca nieruchomości wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Teren od syndyka nabył prywatny podmiot, zatem miasto nie miało żadnych możliwości prawnych, by zmusić go do podjęcia prac porządkowych. Cieszę się, że nowy właściciel zakończył już procedurę przejęcia działek i niebawem przedstawi koncepcję ich zabudowy.